31 lipca wspominamy błogosławioną Zdzisławę Cecylię Szelingową, zakonnicę. Cecylia urodziła się 24 grudnia 1916 roku w Krivej na Słowacji. Dzieciństwo upłynęło jej w wielodzietnej, głęboko religijnej rodzinie rolników. Od 1922 roku uczęszczała do szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości. 7 lat później pracę w jej parafii rozpoczęły siostry ze Zgromadzenia Świętego Krzyża. Młoda Cecylia zafascynowała się ich świadectwem życia. Zapragnęła też wstąpić do zakonu. W roku 1931 razem z matką udała się do ich klasztoru w podunajskich Biskupicach i poprosiła o przyjęcie do postulatu. Przez 2 lata uczyła się w szkole pielęgniarskiej, a potem ukończyła kurs radiologii. W 1936 roku rozpoczęła nowicjat. Rok później złożyła pierwsze śluby zakonne i przyjęła imię Zdenka, Zdzisława. W tym samym roku rozpoczęła pracę w szpitalu w Humennej. Swoje obowiązki wypełniała sumiennie i z oddaniem. Wkrótce zaproponowano jej pracę w szpitalu państwowym w Bratysławie. W centrum życia stawiała spotkanie z Jezusem we mszy świętej. Często modliła się i spisywała swoje refleksje, z których powstał zbiór Notatki duchowe. W tym czasie w Czechosłowacji rozpoczął się okres brutalnych prześladowań kościoła przez komunistów. Tysiące księży trafiło do więzienia i obozów pracy. Zlikwidowano zgromadzenia zakonne, zamykano kościoły. Wierni, pozbawieni duszpasterzy, nie mogli przyjmować sakramentów. Zdzisława opiekowała się uwięzionymi kapłanami, którzy przebywali na leczeniu w bratysławskim szpitalu. W 1952 roku na jej oddział został przywieziony z więzienia kapłan, ciężko pobity przez policję. Pilnujący go strażnik powiedział siostrze Zdzisławie, że po powrocie do więzienia stanie on przed sądem i zostanie wywieziony na Syberię, na pewną śmierć. Świadoma podejmowanego ryzyka, Zdzisława dosypała strażnikowi środka nasennego do herbaty i pomogła kapłanowi uciec ze szpitala. Po kilku dniach próbowała pomóc w ucieczce grupie innych więźniów, 3 kapłanom i 3 seminarzystom, ale plan ten się nie powiódł. Została aresztowana i poddana wyjątkowo brutalnym torturom, o których wiadomo dzięki świadectwu współwięźniów. Wszystkie cierpienia przyjmowała z wielką wiarą, w przekonaniu, że cierpi za Chrystusa i Jego kapłanów. W dniu 17 czerwca 1952 roku została skazana za zdradę stanu na 12 lat więzienia i 10 lat pozbawienia praw cywilnych. Skierowano ją do zakładu karnego w Rimawskiej Sobocie. Po roku została przeniesiona do więzienia o zaostrzonym rygorze w Pardubicach. Tam zachorowała na gruźlicę i raka. Śmiertelnie chora, ostatnie 3 miesiące życia spędziła na wolności. Po wyjściu z więzienia nie mogła zamieszkać w domu zakonnym. Zmarła w opinii świętości 31 lipca 1955 roku w Trnawie. W dniu 14 września 2003 roku w Bratysławie święty Jan Paweł II wprowadził siostrę Zdzisławę wraz z biskupem Wasylem Hopko do grona błogosławionych. Jak mówił, zostali oni poddani niesprawiedliwemu procesowi, otrzymali niesłuszny wyrok, zaznali tortur, poniżenia, samotności i ponieśli śmierć. Krzyż stał się dla nich drogą, która doprowadziła ich do życia, źródłem mocy i nadziei, próbą miłości Boga i człowieka. Módlmy się. Boże, Ty mieszkasz w czystych sercach. Za wstawiennictwem błogosławionej Zdzisławy, Dziewicy, udziel nam łaski do prowadzenia życia zgodnego z Ewangelią, abyś mógł w nas zamieszkać. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.